Szanowni Państwo, moi drodzy, witam w kolejnych lutowych już pytaniach i odpowiedziach dotyczących archeologii i zbiorów Galerii Sztuki Starożytnej. Zaczynamy. Czemu talerze rybne tak wyglądały? To znaczy, po co to wgłębienie na środku? Na sos? Tak, na sos. Na przykład na sos rybny garum. Był to sos ze sfermentowanych ryb, także proszę wyobrazić sobie, jak pachniał, a smakował pewnie jeszcze lepiej. Jakiś czas temu powstał dłuższy film dotyczący talerza rybnego, właściwie dwóch talerzy rybnych z naszych zbiorów. Link znajdziecie Państwo w opisie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się, jeśli kogoś talerze rybne wybitnie interesują. Sarkofag Iret-Hor-Iru. Czy na sarkofagu widnieje podobizna bogini Sekhmet? Czy okrąg nad głową postaci jest przypadkowy? Właściwie nie jest to okrąg, a część zapisu hieroglificznego imienia przedstawionej tam bogini, a jest to bogini Nut, czyli bogini nieba, małżonka i siostra boga ziemi Geba. Nut i Geb przez tysiąclecia tkwili w miłosnym zespoleniu, dopóki nie zostali rozdzieleni przez ich ojca Shu, personifikacją powietrza. Tak więc cały świat według starożytnych Egipcjan miał być zawarty pomiędzy ciałami tych dwóch rozdzielonych kochanków. I dwa ostatnie pytania, nieco ze sobą powiązane. Najpierw pytanie Franka, 8 lat. Skąd pan znalazł rzeźby i obrazy? I drugie pytanie, jak greckie malarstwo wazowe trafiło do Polski? W dużej mierze, przynajmniej jeśli chodzi o zbiory poznańskie, dzięki Izabeli Czartoryskiej, która w XIX wieku zgromadziła znaczącą kolekcję, znaczącą zarówno pod względem ilościowym, jak i wartości naukowej, kolekcję waz greckich, które eksponowała na zamku w Gołuchowie. Był to z pewnością jeden z najistotniejszych, najważniejszych zbiorów europejskich, na pewno polskich. Niestety po II wojnie światowej kolekcja waz greckich z Gołuchowa rozpierzchła się zarówno po Polsce, jak i po Europie. Dzisiaj możecie Państwo podziwiać te wazy zarówno u nas w Galerii Sztuki Starożytnej, jak i na zamku w Gołuchowie, jak i w Muzeum Narodowym w Warszawie. Część eksponatów ma niestety status strat wojennych. Chciałbym przypomnieć Państwu również, że w Galerii Sztuki Starożytnej znajduje się niewielka skrzyneczka, do której mogą wrzucać Państwo swoje pytania dotyczące archeologii i zbiorów Galerii Sztuki Starożytnej, a ja co miesiąc, w ostatni piątek miesiąca, będę próbował na te pytania odpowiedzieć. Przypominam także o naszym konkursie. Kto znajdzie przynajmniej dwa obiekty w Galerii Sztuki Starożytnej, które w sposób całościowy lub fragmentaryczny przedstawiają kota, wygrywa oprowadzanie kuratorskie po wystawie z jej kuratorem, czyli ze mną. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Życzę powodzenia i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Cześć.